dzisiaj goście, proszę Państwa, z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Goście, którzy organizują kolejny, 13 już Jaćwiecki Festyn Archeologiczny. Festyn odbędzie się w najbliższy weekend w podsuwalskiej Szwajcarii. No i teraz opowiemy trochę o szczegółach. Powitajmy gości. Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I Jerzy Siemaszko, kierownik działu archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, z festynem od samego początku? Festyn to my. Za dużo powiedziane oczywiście, ale tak, od samego początku pomysł na pierwszy festyn archeologiczny w roku 99, jeśli dobrze pamiętam, był nasz i realizacja od początku nasza. Ja się z czasem trochę wykruszyłem z tej realizacji, coraz mniej robię, natomiast tak naprawdę festyn od tej strony realizacyjnej spoczywa na kolegów. Panowie, 13 edycja i domyślam się, że zawsze co roku trzeba znaleźć coś nowego, by przyciągnąć ludzi. Tak szczerze, niekiedy jest to trudne, ciężkie zadanie? Oczywiście, że tak. No, idea jest taka, żeby za każdym razem mieć jakiś hit, jakąś nowość i coraz trudniej to, mówiąc szczerze, przychodzić, no, bo lista wykonawców z zakresu archeologii eksperymentalnej jest mimo wszystko dość krótka. Tych dyscyplin nie ma aż tak wiele. Dlatego staramy się zmieniać na przykład formułę w tym roku. Idziemy w kierunku bardziej warsztatów z archeologii eksperymentalnej. Po prostu chcemy zmusić zwiedzających do tego, żeby nie tylko przyglądali się z daleka, nie tylko obchodzili te stoiska z pewną rezerwą, ale po prostu włączyli się w tą świetną zabawę, jaką jest archeologia eksperymentalna, żeby sami po prostu mogli pewne rzeczy popróbować, bo to jest doskonały sposób na poznanie pradziejów, na poznanie dawnych czasów. Kto odwiedza festyn? Jednak dominują Suwalczanie, czy niekoniecznie? Czy raczej turyści, którzy gdzieś sobie odpoczywają w okolicy, usłyszeli w radiu, że jest taki festyn, przyjeżdżają zobaczyć, poczuć? W historii bywało to różnie. Jeśli ci najstarsi fani festynu pamiętają, że pierwsze festyny organizowaliśmy w okolicach 1 czerwca i były one adresowane przede wszystkim do młodzieży, dzieci szkół suwalskich. I wtedy turystów nie było. I wtedy turystów było bardzo mało, bo też byli, ale nie za wiele. Natomiast z czasem jakby frekwencja nam się zaczęła zmieniać, zaczęła nam się zmieniać struktura tej frekwencji, czyli dzieci, młodzieży było jakby mniej, szkół jeszcze mniej. No, trzeba pamiętać, że pozmieniały się trochę przepisy związane z wycieczkami szkolnymi i to pewnie z tego głównie wynika. Natomiast coraz więcej było turystów. W związku z tym zdecydowaliśmy się przenieść ten festyn na pierwszy tydzień lipca, adresując do wszystkich, bo robiąc festyn w tym terminie nie bronimy, czy też nie stawiamy żadnej bariery ani dla dzieci, ani dla młodzieży, ani dla mieszkańców Suwałki, Suwalszczyzny, ani dla turystów, bo dla nich to też organizujemy.